Czerwony kapturek, napisała Hanna Januszewska. Była sobie raz śliczna dziewuszka, ze świecą ładniejszej szukać. Wszyscy ją kochali, ale najwięcej chyba babka, co się nieraz zdarza. Dziewuszka także kochała babkę ogromnie i często chodziła do niej w odwiedziny. Babka mieszkała daleko, za lasem, w małym domku, za młynem. Nieraz w okienku małego domku widać było wyglądającą babkę. Wypatrywała niecierpliwie, czy idzie do niej jej śliczna wnuczka. Dziewuszka miała bowiem jedną wielką wadę. Oto nigdy nie szła prosto do celu, ale zbaczała, zatrzymywała się po drodze, tracąc czas na niepotrzebne pogaduszki z tym lub owym. Jest to niebezpieczna przywara. Wdając się bowiem w rozmówki z pierwszym lepszym, łatwo można natrafić, na jakiego śladaco, który potrafi uderzyć, kopnąć albo i rzucić kamieniem? Niestety, bywają tacy. Nie wydawaj się w rozmówki z nieznajomymi, kochaneczko, przestrzegała dziewuszkę matka, wyprawiając do babki. Nie zbaczaj z drogi, nigdzie się nie zatrzymuj, idź prosto przed siebie, aż do drzwi babki i zastukaj kołatką. Tok, 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 tok powtarzała dziewuszka, dobrze, mamo, będę pamiętała o tych przestrogach. Ale już za płotem zapominała o swych obietnicach. Zatrzymywała się, gdy tylko kto do niej zagadał, i ciągnęła niekończące się rozmówki, a prawie każdy zagadywał do wdzięcznej dziewuszki. Babka tymczasem czekała na nią niespokojnie i wyglądała przez okienko. Babka poczciwina, chcąc sobie skrócić przykry czas oczekiwania, Postanowiła uszyć dla wnuczki czerwony kaptorek.